Pagliwice w czerwonych strojach, zespół Elbląskiej Olimpii tradycyjnie w strojach niebiesko-żółtych. Cieszymy się bardzo, że kolejne strzały wpadają. Pracuję nad tym na treningach, także no, to procentuje i cieszę się, że mogę dać zespołowi te bramki. Twoja bramka, mierzyłeś, celowałeś, pewnie byłeś, który ruch strzelasz? Wasz były kolega z zespołu, Iwan, otworzył wynik dla przeciwnika. Mieliście to, pewność, że to wygracie? Czy zawsze jesteśmy pewni siebie i wierzymy w zwycięstwo, także ta bramka nie podcięła nas skrzydeł i myślę, że kluczowa była sytuacja, gdzie strzeliśmy do przerwy na 1-1, bo to trochę nas uspokoiło i na drugą połowę byliśmy na tyle zdeterminowani, że dociągnęliśmy zwycięstwo do końca i wygraliśmy, myślę, zasłużenie i pewnie. Mariusz Zganiacz, już od dosyć dawna nazywany taką pracowitą mrówką Piasta, która dzięki tobie ten środek jest tak wypełniony, że przeciwnik nie może pograć. Cieszę się bardzo z tą oceną, na pewno staram się dużo biegać w środku boiska, staram się dużo pracować dla zespołu. Na pewno nie wszyscy to zauważają, kibice, ale cieszę się, że przynajmniej koledzy zespołu to widzą i oby tak dalej. No, praca jest może nie taka efektowna dla oka, no, ale jednak ciężka. Dzisiaj no nie dałeś pograć przeciwnikowi i przez to no, potworzyłeś jakieś szanse dla naszych napastników. Cieszę się, że dzisiaj, można powiedzieć, opanowaliśmy środek boiska. W pierwszej połowie było ciężko, Elbląg strzelił na 1-0. Można powiedzieć, że po tej bramce się obudziliśmy i kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Widać po bramce Kędziory, że warto walczyć do końca. Jego bramka była takim jakby punktem zwrotnym w meczu. Myślę, że tak, na pewno. Nikiem i gdyby nie poszedł za tą akcją, to byłoby 1-1 i nie wiadomo, jakby się mecz skończył, a że poszedł do końca, chwała mu za to.
i cieszymy się. 3 punkty, jadą do Gliwic i mam nadzieję, że następny mecz będzie tak samo. Podchodzi w szale, prowadziliście. Dlaczego żeście przegrali? Dlaczego żeśmy przegrali? Dlatego, że przegraliśmy, bo w pierwsze 2 bramki straciliśmy w kuriozalnych okolicznościach, gdzie praktycznie sami skierowaliśmy piłkę do bramki. Pomogliśmy Piastowi strzelić 2 pierwsze bramki i na pewno to dodało im skrzydeł i dołożyli 3. bramkę z wolnego i myślę, że zasłużenie sięgnie po 3 punkty. Widać było, że Piast chciał wygrać, a właśnie to się do tej chęci jak zabrakło, mimo że straci się golem, bo jest to dobrze. Wiadomo, można walczyć, no ale jak się dostaje taką 2. bramkę, gdzie praktycznie bramka samobójcza, no to trochę pocina skrzydła, działa to na psychikę i gdzieś tam w podświadomości opadają te siły. No cóż, myślę, że gdybyśmy dowieźli to 1-0 do przerwy, mecz na pewno by się inaczej potoczył i moglibyśmy się tu pokusić o jakieś punkty, a myślę, że nawet o komplet. Czy zaskoczyła Was gra i postawa Piasta? Dosyć, pozwala Wam na zbyt wiele. Nie, spodziewaliśmy się takiej gry, wiedzieliśmy jaką piłkę gra Piast. Wiele się nie zmieniło, ta gra wygląda podobnie jak wyglądała jeszcze rok, pół roku temu, jak ja byłem w Piaście. No na pewno trzeba przyznać, że mają parę indywidualności, szczególnie ten mógł się podobać Ruben Fernandez, Wojtek Kędziora, naprawdę doświadczeni zawodnicy i widać, że oni ciągną tą grę Piasta. Nie chcę się zgodzić, nie chcę się zgodzić.